No witam z Tel Awiwu. Do Izraela zawsze warto przyjechać, bo jak sami mieszkańcy Izraela, Żydzi i Arabowie, bo tu są dwa główne narody, które żyją o dwóch głównych religiach, mówią, że do Izraela przyjeżdża się albo pomodlić, czyli do Jerozolimy, albo zrobić biznes, czyli do Hajfy, albo po prostu dobrze się bawić, czyli w Tel Awiwie. Ten kraj nie przestaje mnie zdumiewać, mnie i ludzi, którzy Izrael obserwują. Jego po prostu nie było 2000 lat. 2000 lat po prostu Izraela nie było. W 1948 roku po prostu powstał Izrael wysiłkiem narodu żydowskiego, narodu wybranego, wielu pokoleń, wielkim wysiłkiem gospodarczym, politycznym, organizacyjnym. Powstał Izrael, którego nie było. Powstał Tel Awiw, który jest za mną, stolica. Genialnie zorganizowane miasto, miasto, w którym wszyscy czują się świetnie. Żydzi o różnym pochodzeniu, z różnych narodów, czują się tu fantastycznie. Czy to są z Afryki Północnej, albo Południowej, czy z Polski, czy z Ukrainy, czy z Rosji, skądkolwiek. Czują się świetnie, to jest ich ojczyzna. Nie przestaje mnie zdumiewać wolność, otwartość, różnorodność tych ludzi. Nikomu absolutnie nic nie przeszkadza, cokolwiek kto ma na pomysł na swoje życie, może to realizować. Także piękny, wspaniały kraj, Tel Awiw, stolica tego kraju. Polecam. Naprawdę fantastyczne miejsce.